Czy fundusze ETF to rewolucyjne instrumenty, które odmieniają życie inwestorów? Czy ETF to na pewno instrument dla każdego? Jakie ryzyka wiążą się z inwestowaniem w ETF-y? Sprawdźmy to. Nazywam się Tomasz Mączka i w niniejszym wideo odpowiem na te pytania. Czym są zatem ETF-y i jak są zbudowane? ETF-y to gotowe koszyki akcji, obligacji, surowców. Możemy dzięki nim inwestować w indeks giełdowy skupiający akcje spółek z giełdy w Warszawie czy Nowym Jorku, jak również perspektywiczną branżę lub konkretny region świata. Dzięki ETF-om nie musimy samodzielnie wybierać pojedynczych akcji jako składników naszego portfela. Kupujemy bowiem gotowy produkt, a składniki są dobrane w odpowiednich proporcjach. Skrót ETF pochodzi od angielskich słów Exchange Traded Fund. Oznacza to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Aby zatem inwestować w ETF-y notowane na giełdach, potrzebny jest rachunek maklerski z dostępem do giełdy. Zacznijmy od ryzyka, którego doświadczamy każdego dnia na giełdzie. Ryzyka rynkowego. Celem funduszu ETF jest podążanie za wybranym indeksem giełdowym i osiągnięcie stopy zwrotu takiej, jaką osiąga naśladowany indeks w określonym czasie. Jeśli zatem przykładowo w ciągu roku indeks spadnie o 5%, indeks na przykład akcji, o tyle również spadnie wycena ETF-a, który bazuje na tym indeksie. Jeśli indeks natomiast wzrośnie o 5%, wycena ETF-a również powinna wzrosnąć o około 5%. Inwestując w ETF-y zakładamy, że w długim terminie nasza inwestycja osiągnie dodatnią stopę zwrotu, nikt jednak nie zagwarantuje nam, że po drodze nie będzie ciężkich chwil. Kiedy na przykład indeks giełdowy będący dla naszego ETF-a spadnie o 20, 30 lub 40% w ciągu roku lub krótszego okresu. W ostatnich latach gwałtowne spadki na światowych indeksach miały miejsce dwukrotnie. Warto tu zaznaczyć rok 2020, wybuch pandemii COVID oraz 2022, kiedy to Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Widzimy, jak głębokie spadki miały wtedy miejsce. Okresy spadków nie muszą jednak być aż tak gwałtowne i od razu po nich nastąpić powrót do wzrostów, jak w przykładzie przed chwilą. Mogą bowiem trwać dłużej, nawet latami, pogłębiać się każdego roku. Dobrym przykładem jest tutaj rynek chiński, którego indeks dla większości ETF-ów bazujący, gdybyśmy chcieli inwestować tamten region, stracił na wartości ponad 40% od 2021 roku, pogłębiając w międzyczasie spadki w każdym kolejnym roku, 2022, 2023 i 2024. Na giełdzie notowanych jest bardzo wiele ETF-ów od różnych emitentów. Zazwyczaj różnice między nimi są niewielkie. Należy zawsze zapoznać się z dokumentem informacyjnym danego funduszu, tak zwanym KID, Key Information Document. Jest on dostępny na stronach biura maklerskiego. Porównując historyczne wyniki dwóch funduszy posiadających ten sam instrument bazowy, może zdarzyć się, że będą one różniły się od siebie oraz od wyników samego instrumentu bazowego. Nazywamy to ryzykiem lub błędem odwzorowania. ETF-y, które są notowane na giełdach zagranicznych, jak Frankfurt czy Londyn, wycenione są oczywiście w walutach obcych, euro, funt, dolar. Bazują często na instrumentach rynku akcji lub metali szlachetnych i surowców, które z kolei wycenione są w dolarach amerykańskich. Pojawia się naturalnie zatem ryzyko walutowe. W tej sytuacji we maklerze inwestujemy w polskich złotych, natomiast system automatycznie wykonuje przewalutowanie z euro czy dolara na polskiego złotego. Ze względu na płynny kurs walutowy złotego możemy doświadczyć sytuacji, jak w przykładzie na slajdzie. Pomimo bowiem wzrostu wartości instrumentu bazowego dla naszego ETF-a, zmiany kursu euro złotego lub dolar złotego mogą znacząco wpłynąć i to także niekorzystnie na wynik naszej inwestycji. Zmiany kursu mogą być także korzystne dla naszych inwestycji, co pokazuje ten wykres.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat złoty bowiem przez sporą część czasu osłabiał się w stosunku do dolara amerykańskiego, co wówczas pozytywnie wpływało na stopę zwrotu w przypadku na przykład inwestycji w amerykańskie indeksy giełdowe. Jednak w 2023 roku sytuacja była już inna. Ze względu na dynamiczne umocnienie się złotego, nasza krajowa waluta zyskiwała zarówno do dolara, jak i do euro. Wyrażony w dolarach wzrost indeksu, który był bazą dla ETF-a, o około 25% wartości nominalnej, po przeliczeniu na polskie złote wyniósł zaledwie około 10%. Kolejnym ryzykiem, o którym chciałem powiedzieć, jest ryzyko emitenta. Emitent jako podmiot emitujący ETF-y kupuje fizycznie składowe indeksu, jest to wówczas replikacja fizyczna. Fundusze ETF inwestujące na rynkach akcji są przechowywane na oddzielnych rachunkach i dzięki temu wydzielone od majątku emitenta przechowuje je tak zwana instytucja depozytariusza. Depozytariusz w przypadku bankructwa emitenta ETF-a, którego posiadamy, depozytariusz sprzeda aktywa wchodzące w jego skład, a środki uzyskane ze sprzedaży będą rozdysponowane na rachunkach osób, inwestorów, które ten ETF posiadają. Warto jednak pamiętać, że także fundusz ETF, który na rynku inwestuje w metale szlachetne lub surowce, złoto czy ropa, w formie prawnej jest to oddzielna kategoria określana ETC lub ETP. Mamy także ryzyko kontrahenta, które występuje w przypadku funduszy ETF z replikacją syntetyczną. Przed chwilką powiedzieliśmy o replikacji fizycznej. Mamy także ETF-y, które są replikowane syntetycznie. Jest to replikacja, kiedy emitent odwzorowuje stopę zwrotu nie przez kupno fizycznie akcji wchodzących w skład ETF-a, ale wykorzystując instrumenty pochodne. Mogą to być na przykład kontrakty terminowe lub tak zwane swapy. Ryzyko może się zmaterializować, gdy dostawca instrumentów pochodnych nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, czyli nie dostarczy rozliczenia pieniężnego stóp zwrotu z instrumentu bazowego, na przykład indeksu akcji. Ryzykiem zatem dla inwestora jest właśnie brak dostarczenia stóp zwrotu przez kontrahenta z instrumentu bazowego. Może dojść także do sytuacji takiej, kiedy emitent ETF-a ze względu na słabe wyniki lub niewystarczającą skalę zebranych w funduszu środków, tak zwanych AUM-ów, czyli Assets Under Management, środki pod zarządzaniem, zrezygnuje po prostu z jego dalszego prowadzenia. Mówimy wtedy o ryzyku umorzenia ETF-u. Fundusz ETF zostanie wówczas rozwiązany i wycofany z obrotu na giełdzie, a jednostki umorzone, a więc kapitał będzie zwrócony inwestorom, posiadaczom tego ETF-a. Może się to jednak odbyć, co jest istotne bardzo, w niekorzystnym rynkowym momencie na giełdzie, gdy na przykład będzie trend spadkowy od dłuższego czasu, więc z punktu widzenia inwestorów po takich spadkach oczywiście wycena ETF-ów będzie niższa niż być może miała miejsce kilka miesięcy temu. ETF-y mogą na fali chwilowej mody także podszywać się pod popularny temat. Przykład na czasie to na pewno sztuczna inteligencja, AI. Skład może bowiem niekoniecznie odzwierciedlać to, na co liczymy i tylko w pewnym stopniu pokrywać się z oczekiwaniami. Jako skład akcje, które są w ETF-ie, wchodzą w jego skład. Jeżeli przykładowo interesuje nas inwestycja w ETF odzwierciedlająca cenę złota, upewnijmy się, czy ETF posiadający w nazwie Gold rzeczywiście inwestuje bezpośrednio w złoto. Może się bowiem okazać, że w składzie są raczej spółki wydobywające złoto. Takie sytuacje określamy ryzykiem niedopasowania składu ETF-u. Jednym z głównych zalet inwestowania w ETF-y jest
wspominana często szeroka dywersyfikacja, że jest to zdywersyfikowany instrument. Kiedy inwestujemy w ETF-y bazujące na indeksach giełdowych, mamy bowiem w swoim portfelu kilkaset lub nawet kilka tysięcy spółek z całego świata. Jednak po przeciwnej stronie może wystąpić ryzyko tak zwanej pozornej dywersyfikacji. Możemy trafić na ETF-y, które w składzie będą posiadały niewielką liczbę spółek, a udziały kilku z nich będą przeważały, stanowiły większość w składzie ETF-a. Inwestując na przykład bowiem w ETF tematyczny, koncentrujący się na jednej branży, musimy zdawać sobie sprawę z ograniczonej wówczas dywersyfikacji, nawet jeżeli inwestujemy w wiele spółek, jeżeli ten ETF inwestuje w wiele spółek. To są wciąż spółki z tej samej branży. Nie możemy zatem nazwać tego dywersyfikacją. Co zatem zrobić, aby zminimalizować wskazane ryzyka? Wybierajmy ETF-y, które rozumiemy. Sprawdzajmy, zapoznajmy się przed kupnem z informacyjnym dokumentem KIT. Na pewno powinniśmy się zapoznać z pełnymi kosztami, które wiążą się z inwestowaniem w dany ETF. Wybierajmy ETF-y z niższym błędem odwzorowania. Możemy także je porównywać pod tym kątem. Jeżeli inwestujemy w wiele ETF-ów, rozważmy różnych emitentów. Dywersyfikujemy wtedy aspekt emitentów posiadanych ETF-ów. Warto również sprawdzać skład ETF-a, o czym powiedzieliśmy, czy na pewno to, co jest w środku, odpowiada temu, na co liczymy. Wskazane ryzyka nie są oczywiście jedynymi, które występują podczas inwestowania na giełdzie w fundusze ETF. Myślę, że są najczęściej jednak spotykanymi i wydają się być kluczowe przed podjęciem ewentualnej decyzji o kupnie. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i zachęcam do zapoznania się z informacjami prawnymi.